Pomagasz babci? Nasıl istemiyorsun? Bir tadına bak. Bak bir. Sen bak. Bak lan. Bunları istemiyorum ben. Nasıl? Yani ya istemiyorsun. Nasıl ya istemiyorsun ya? Ya istiyorum. Ya istemiyorsun demek. Evet, ne istemiyorsun? Ne ama inan, öyle söylerse o zaman inan, o zaman inanıyor. Hı? Beraber yiy. Ja. Co dobry? Chlebek? Pyszny, ciepły. Jestem ciężki, ja. Witam się z Wami serdecznie w nowym vlogu. Przed chwilą mieliście okazję zobaczyć, jak moja teściowa wypieka turecki chleb tradycyjną metodą. A za chwilę jedziemy do centrum, do Erzincan po szwagra, który dzisiaj już wraca z Niemiec. Zrobimy też małe zakupy na jutro, bo jutro szykuje się piknik, także już się nie mogę doczekać, uwielbiam tureckie pikniki. W zeszłym roku piknik robiliśmy w Çalayan. Filmik możecie znaleźć na playliście z Turcji z zeszłego roku. Zachęcam Was do obejrzenia, przepiękne widoki, przepiękne miejsce. A jutro jedziemy w inne miejsce, ale myślę, że też będzie fajnie, także na pewno też coś dla Was nagram. Także lecę i widzimy się później. Dajesz mi? Dziękuję. Pyszne. Oskar był u fryzjera. Z Ibrahimem. Czekamy jeszcze na przyjazd szwagra. I poszliśmy na chwilę do kawiarni. Co, brzuszek boli? Chyba za duże te ciacho, co? Pokaż to wam fryzurkę z drugiej strony. Wow, no super. Szkoda, że Diren z nami nie poszedł, nie? Diren chciał, nie chciał jechać, chciał zostać na wsi. Badem suyu içelim. Bak burada su akıyor, görüyor musun? Yak. Gazowana. Gazowana. Teraz zimna, fajna. Powiedz, jak smakuje. Dobra? Przyjechaliśmy do Eksisu, miejsca, w którym płynie naturalna woda gazowana. Woda ta nazywa się Maden Suyu. Można sobie nalać do butelki, do pojemnika. Idziemy teraz się napić herbaty. Dzieci się trochę pobawią. Jest tutaj fajne miejsce dla dzieci, plac zabaw. Szwagra już odebraliśmy z lotniska. A potem jeszcze jedziemy w jedno miejsce, które się nazywa Ergan. I tam też podobno są jakieś piękne widoki. Także zobaczymy. O,
zobaczcie, jak pięknie tutaj. Taki wodospad mały. A my idziemy do góry. Chcesz jeszcze pić? Tutaj też jest miejsce, w którym często mieszkańcy robią piknik. Jest bardzo dużo miejsca na piknik. Są właśnie specjalne stoły, jest miejsce, żeby zrobić grill. Także mieszkańcy bardzo lubią tutaj spędzać wolny czas. Przyjechaliśmy do Ergan. Są tutaj piękne widoki. Można też coś zjeść. Tam jest stok narciarski. Zimą można jeździć na nartach. Jest też oczywiście miejsce na piknik, jak to w Turcji. Wszędzie tu są takie piękne widoki. Musi być też miejsce na piknik. Turcy uwielbiają pikniki, także nie mogło zabraknąć i tutaj takich miejsc. Şeker. Haydi. İyi günler. İyi günler. Hayırlı günler. Size de. Na tym kończymy nasze dzisiejsze zwiedzanie. Czas wracać do domu i przygotować się do jutrzejszego pikniku. Od początku naszego pobytu w Turcji uwielbiam tureckie pikniki.
rok temu też Wam pokazywałam nasz piknik w Chalayan. Także w tym roku jesteśmy w troszkę innym miejscu, ale też jest tutaj naprawdę przepięknie. Za chwilę Wam wszystko pokażę. A teraz już idziemy robić śniadanie. Czy widzicie tą górę? Idziemy tam na samą górę zbierać czosnek. Utknęłam na górze, słuchajcie. Jeśli ktoś Wam kiedyś zaproponuje zbieranie czosnku w górach, nie idźcie w to, bo jakaś masakra po prostu. Myślałam, że to będzie łatwiejsze, ale przeżywam tutaj chwilę grozy, a trzeba jeszcze zejść na dół. Więc bardzo żałuję, że się zgodziłam. Ale jakoś muszę iść dalej. Muszę jakoś wrócić z powrotem. Także idę. Trzymajcie kciuki, żebym nie spadła i żebym doszła na dół. Chyba telefon, bo inaczej go nie wyciągnę. A tu znalazłam 3. O. Trochę udało mi się zebrać czosnku. Na początku trochę spanikowałam, ale zobaczcie. A teraz najgorsze przede mną, czyli zejście na dół. Jak tam? Masakra. Masakra. Głupia jestem, że przyszłam. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłam chyba w życiu. Ryzykować życie na czosnku. Ale przynajmniej teraz wiem, czemu ten czosnek jest taki drogi. Trzymajcie kciuki, żebym doszła. Alicia! Jestem, żyję, dotarłam na dół, także cieszę się bardzo, że to przeżyłam, bo naprawdę powiem Wam, w pewnym momencie bardzo spanikowałam. Utknęłam w ogóle na środku wielkiej góry i nie wiedziałam, jak, czy się wracać, czy iść dalej. Potem Ibrahim się po mnie wrócił, także poszłam. Nawet trochę czosnku udało mi się znaleźć, więc potem już było ok. Zejście znowu trochę gorzej, bo znowu trochę panikowałam, ale jeszcze raz bym na to się nie zgodziła, także była to jakaś przygoda, ale myślę, że nie warto tak ryzykować dla czosnku. Och, teraz bym wskoczyła cała do tej zimnej wody. Tak mi gorąco.
marzyłam tylko o tym, żeby się napić wody. Och. Sen de böyle inen gibi otur. Mehmet. Wróciliśmy już z pikniku, mamy wieczór, jest godzina 19, także spędziliśmy tam praktycznie cały dzień, bo wyjechaliśmy rano około 9:30, ale tak właśnie wyglądają tureckie pikniki. Miejsce było przepiękne, jak widzieliście, była woda, były góry, dzieci się nawet popluskały, ja odważyłam się tylko zamoczyć stopy, bo woda była naprawdę lodowata, ale dzieci tam szalały w wodzie, także wszystko było super. No może pomijając epizod zbierania czosnku, ale to też w sumie jakieś nowe doświadczenie. Także wszyscy bardzo zadowoleni, świetnie się bawili. A teraz będę się już z Wami żegnała. W dzisiejszym vlogu to już wszystko. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!